Dzień dobry. Dzisiaj będę mówił zgodnie z zapowiedzią i obietnicą o współwłasności. Miło mi, że Państwo słuchają moich nagrań. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, także moich uczniów, z którymi przerabiam te tematy w szkole policjalnej. I zacznijmy od tego, że w kodeksie cywilnym, czyli ustawie z 1964 roku z późniejszymi zmianami, aczkolwiek podstawy zostały zachowane, sama współwłasność, wszystkie artykuły, paragrafy, punkty są zawarte w dziale czwartym kodeksu cywilnego. A więc przede wszystkim, kiedy mówimy o współwłasności i czym tak w ogóle współwłasność jest. Współwłasność to jest taka rzecz, która przysługuje bez podziału, czyli niepodzielnie. Nie jednej osobie, a kilku osobom, dlatego jest nazywana współwłasnością. I odsyłam także do artykułu 195 kodeksu cywilnego. A kto może być tymi współwłaścicielami? Osoby fizyczne, takie jak każdy z Państwa, czy ja, inne osoby, na przykład członkowie rodziny mogą być współwłaścicielami nieruchomości. Osoby prawne, czyli korporacje, instytucje, spółki, jednostki organizacyjne, które tej osobowości prawnej nie posiadają. Mam wykład na temat osób fizycznych, osób prawnych, jest na moich kanałach. Niebawem go zamieszczę ponownie w mojej grupie Nieznajomość Prawa Szkodzi. I współwłasność także jest prawem własności kilku osób, już nie jednej jak własność. I jeżeli już wymienimy, mamy wymienić cechy, to przede wszystkim tak, to jest wielość podmiotów, jedność przedmiotu, czyli na przykład nieruchomości, która przysługuje kilku osobom, brak podziału wspólnego prawa, czyli to się tak nazywa niepodzielność wspólnego prawa, równość udziałów współwłaścicieli, istnieje także możliwość rozporządzania swym udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, aczkolwiek aby rozporządzać tą wspólną rzeczą i też wykonywać jakiekolwiek inne czynności, które, jak mówi prawo, są przekroczeniem spektrum, czyli zakresu zwykłego zarządu, tutaj wymagana jest zgoda wszystkich, dosłownie wszystkich współwłaścicieli. A jeżeli takiej zgody ci współwłaściciele, których udziały wynoszą tak przynajmniej połowę, jeżeli tejż zgody nie ma, to oni mogą wysunąć żądanie, aby sąd rozstrzygnął tą sprawę i sąd wtedy orzeka, mając oczywiście na względzie cel tej czynności, która jest zamierzona, a także interesy wszystkich współwłaścicieli. Współwłasność jest określona jako szczególna postać prawa własności, o którym mówiłem także w poprzednim wykładzie w odniesieniu do pojedynczej osoby. I jedna rzecz jest równocześnie przedmiotem, własnością kilku osób i prawa tych osób są takie same. Jednakowe, nie ma w tych prawach różnicy. I wtedy w przypadku współwłasności to prawo własności przysługuje kilku osobom, jest ono tutaj niepodzielne, a jak możemy to zinterpretować? Jak należy to zinterpretować? Że pomimo istnienia tej współwłasności dana rzecz nie jest podzielona i żaden ze współwłaścicieli nie ma takiego wyłącznego prawa do określonej części współwłasności, do fizycznie określonej części tej współwłasności, tak możemy powiedzieć. Więc wszyscy współwłaściciele dysponują takim samym prawem do całej rzeczy, której są współwłaścicielami, a pożytki i inne przychody z tej rzeczy, o pożytkach mówię także w przypadku dzierżawy, między innymi tam wymieniam, czym są w ogóle pożytki, i inne przychody z tej rzeczy, one należą do współwłaścicieli
stosunku do wielkości udziału, w jakiej ma każdy współwłaściciel, czyli jeden może mieć większe udziały, pozostali mniejsze, a czasem różnie z tym bywa. Jakie są takie podstawowe źródła współwłasności? No, na przykład czynności prawne, czyli umowy kupna rzeczy przez kilka osób i czynności jednostronne także. O czynnościach prawnych będę niebawem miał kolejny wykład, bo one są, tak, one należą do podstawowych także czynności prawa, jeżeli chodzi o prawo administracji, do podstawowych czynności prawa w prawie administracyjnym, czynności prawne także, do podstaw prawnych one należą. I mamy też na przykład przepisy o nabyciu własności na drodze zasiedzenia, czyli kilka osób dokonało zasiedzenia tej własności rzeczy i mamy też orzeczenie sądowe. No, bo przykładowo mamy postanowienie, aby własność została zniesiona i ten sąd ostatecznie przyznaje daną rzecz kilku współwłaścicielom. Jakie są rodzaje współwłasności? Współwłasność jest albo własnością łączną, albo też własnością w tak zwanych częściach ułamkowych. I tą regulacja, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące stosunku, których wynika współwłasność, jest właśnie w tych przepisach. A w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy działu czwartego, który Państwu podałem na samym początku. Współwłasność, to jest bardzo istotne, mamy współwłasność łączną i w częściach ułamkowych, oczywiście, jak mówiłem, a każdy ze współwłaścicieli jest zobligowany do tego, aby współdziałać w zarządzie rzeczą wspólną. To jest obowiązek współdziałania tych współwłaścicieli. Natomiast w kwestii zarządu nad rzeczami, to tutaj mamy regulację w kodeksie cywilnym. I regulacja to dotyczy takich kwestii jak na przykład, że do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Jeżeli tej zgody nie ma, to każdy z tych współwłaścicieli może wysunąć żądanie tak zwanego upoważnienia sądowego do dokonania czynności. I tutaj też odsyłam do artykułu 201 kodeksu cywilnego. A na przykład, jeśli mamy sytuację, że większość współwłaścicieli chce dokonać tych czynności i już ma takie postanowienie, czynności rażąco sprzecznej z zasadami zarządu prawidłowego, rzeczą wspólną, to każdy z pozostałych współwłaścicieli ma prawo żądać rozstrzygnięcia przez sąd. I tutaj też odsyłam do 202 artykułu kodeksu cywilnego. I także każdy współwłaściciel może wystąpić do sądu, aby ten sąd wyznaczył zarządcę, ale nie można tutaj, jeżeli nie ma możliwości uzyskania zgody większości współwłaścicieli w takich bardzo ważnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu, to na przykład jeśli większość współwłaścicieli dokonuje naruszenia zasady prawidłowego zarządu albo wyrządza krzywdę tej mniejszości, także polecam tutaj, odsyłam do artykułu 203 kodeksu cywilnego. Współwłaściciel, który zarządza rzeczą wspólną, ma także prawo wysunięcia żądania od reszty współwłaścicieli takiego wynagrodzenia, które odpowiada uzasadnionemu nakładowi jego pracy. I tutaj proszę sprawdzić sobie artykuł 205 kodeksu cywilnego. Więc każdy współwłaściciel, który nie sprawuje zarządu rzeczą wspólną, ma prawo wysunięcia żądania w adekwatnych terminach takiego rachunku z zarządu. Artykuł 208 kodeksu cywilnego. Jak dzielimy zarząd rzeczą wspólną? Dzielimy go na następujące rodzaje zarządu. Mamy zarząd ustawowy, zarząd sądowy i zarząd umowny. I jak na przykład
Odsyłam teraz do artykułu 210 kodeksu cywilnego na temat zniesienia współwłasności, bo każdy współwłaściciel ma prawo zażądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie oczywiście może być wyłączone przez czynność prawną, ale czas tego wyłączenia nie może być dłuższy niż 5 lat. Ale w ostatnim roku, przed upływem tego zastrzeżonego terminu, dopuszcza się przedłużenie na kolejne 5 lat. I przedłużenie można ponowić oczywiście. Mamy tutaj o tym zapis w artykule 210, paragrafie pierwszym. I teraz, jeżeli mówimy o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej, a także gospodarstwa rolnego, w interpretacji przepisów ustawy z artykułu 166 paragrafu 3, to następuje to z uwzględnieniem przepisów tej ustawy i mowa o tym w paragrafie 2. A więc powyższa regulacja ma taką moc, że wszyscy współwłaściciele, każdemu z osobna, przysługuje tak zwane prawo żądania zniesienia współwłasności. I doprowadza to do likwidacji stanu wspólności rzeczy, czyli uporządkowania stosunków majątkowych między współwłaścicielami rzeczy. I stronami umowy o zniesienie współwłasności powinni być wszyscy współwłaściciele. Kolejnym takim podstawowym elementem treści umowy, która znosi współwłasność, jest tak zwana likwidacja tego stosunku prawnego. I ta likwidacja może mieć taki przebieg na dwa sposoby. Na przykład przez podział fizyczny rzeczy. Oczywiście muszą być zachowane tak zwane normy szczególne, jeżeli takie oczywiście są, odnośnie tego, przed tego podziału. Albo także przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli. I prawo wyróżnia dwa tryby zniesienia współwłasności ułamkowej. Tryb umowny, o co tu chodzi? Mamy tak zwane, współwłasność zostaje zniesiona umownie i dochodzi to do skutku na drodze takiego porozumienia współwłaścicieli co do samej podstawy, zasady, że ta współwłasność musi zostać zniesiona, ma zostać zniesiona, a także odnośnie sposobu, jak należy to zrobić, jak ma nastąpić to zniesienie. Tak? I forma umowy, która znosi współwłasność, ta forma jest dowolna. No, chyba że na przykład współwłasność, ze względu na przedmiot współwłasności, jest wymóg tak zwanej formy szczególnej. No na przykład dotyczy to przede wszystkim nieruchomości i musi tutaj być zachowany na forma aktu notarialnego, czyli musi to być dokonane w biurze notariusza. Mamy także zniesienie, tryb zniesienia sądowy. Czyli tutaj nie ma zgodnego porozumienia stron i jest, już dochodzi do tego, że trzeba rozstrzygnąć sprawę przez sąd. To jest oczywista konieczność. Mamy jeszcze trzy podstawowe sposoby zniesienia współwłasności, a jest to podział fizyczny, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, a także podział cywilny. I wzniesienie współwłasności przez podział rzeczy to przede wszystkim preferuje go ustawodawca i w tym momencie ten sposób zniesienia własności jest dlatego tak przez tego ustawodawcę gloryfikowany, bo jest w świetle przepisów prawa przede wszystkim najbardziej sprawiedliwy ze wszystkich. A także, jeżeli punktem odniesienia jest tutaj są indywidualne interesy, to każdy z tych współwłaścicieli jest traktowany tak samo, identycznie, jednakowo i właściwie otrzymuje część tego,
co było jego udziałem przed zniesieniem współwłasności, więc nikt nie jest pokrzywdzony. I taki sposób zniesienia tej współwłasności powoduje, że każdy współwłaściciel ma zapewnione prawo do części nieruchomości, która jest określona jego udziałem w tej własności i chroni go przed tak zwanym wywłaszczeniem, które jest oczywiście niepożądane, niechciane, nawet wywłaszczenie odpłatne. I ustawodawca uwzględnił także potrzebę ochrony ogólnego interesu społeczno-gospodarczego. Tutaj też zostały stworzone przez ustawodawcę granice dopuszczenia zastosowania tego sposobu zniesienia współwłasności. I kiedy spojrzymy na artykuł, zapoznamy się z treścią artykułu 211 Kodeksu Cywilnego, to ten podział rzeczy wspólnej nie ma racji bytu, gdyby na przykład stał w jaskrawej sprzeczności z przepisami tej ustawy, albo też był sprzeczny z tak zwanym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo na przykład wynikałaby z niego taka istotna, bardzo ważna zmiana rzeczy, albo też bardzo duże zmniejszenie wartości tej rzeczy, tak? I oprócz tego równocześnie w przepisach ustawy jest przewidziane zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego i w artykule 213 paragrafie 1 Kodeksu Cywilnego jest taki zapis, że jeśli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział pomiędzy współwłaścicielami byłby niezgodny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, to sąd przyznaje gospodarstwo właścicielowi, temu właścicielowi, na którego zgodzą się wszyscy współwłaściciele. I współwłaściciel, jeżeli on w wyniku zniesienia współwłasności otrzymuje to gospodarstwo rolne, wchodzące w skład tego gospodarstwa nieruchomości rolne, zbywa na przykład za opłatą przed upływem 5 lat od momentu zniesienia tej współwłasności, to ma obowiązek tym pozostałym współwłaścicielom, którym sąd przyznał spłaty niższe od tych, które im się należą, on musi im wydać proporcjonalnie do wielkości ich udziałów profity, czyli korzyści uzyskane z obniżenia spłat. No, chyba że tak cel zbycia to jest zapewnieniem takiego rozsądnego, racjonalnego prowadzenia tego gospodarstwa. I roszczenie o zniesieniu współwłasności, to jest bardzo istotne, roszczenie o zniesieniu współwłasności nie ulega przedawnieniu. I jeżeli mówimy o podziale rzeczy wspólnej, to wszyscy współwłaściciele mogą żądać, żeby to zniesienie współwłasności, żeby do niego doszło przez podział rzeczy wspólnej. Gdyby na przykład ten podział był sprzeczny z przepisami ustawy lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo gdyby na przykład w wyniku tego doszło do bardzo ważnej zmiany, istotnej zmiany rzeczy lub zmniejszenia jej wartości, to wtedy już oczywiście sytuacja wygląda inaczej. I jest o tym mowa w artykule 211 Kodeksu Cywilnego. I kiedy przejdziemy jeszcze do 211-212, to na przykład jeżeli właściciele między współwłaścicielami jest konflikt, to w tym momencie, jeżeli on nie jest równoznaczny z taką bezwzględną, negatywną przesłanką, aby dokonać zniesienia współwłasności przez podział fizyczny rzeczy, to tutaj o tym jest mowa właśnie w tych artykułach. I społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy, a mowa jest o nim w artykule 211 Kodeksu Cywilnego, który przed chwilą podawałem, to tutaj nie może to być tożsame w rozumieniu
z jakimiś stosunkami personalnymi, osobistymi między tymi współwłaścicielami, a także to, o czym już mówiłem, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności. Ale musi to być wszystko rozwiązane zgodnie z podziałem rzeczy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, a także z tym, że związku, a właściwie z powodu tego poważnego konfliktu współwłaścicieli, tym, że oni są skonfliktowani, rzecz po podziale już nie można jej wykorzystać w sposób, nie będzie mogła być wykorzystana tak, aby odpowiadała przeznaczeniu. I kiedy bierzemy pod uwagę pełny kształt okoliczności, tych wszystkich faktów, które są w danym przypadku, to można uzasadnić odstąpienie przed sąd od fizycznego podziału tej rzeczy na rzecz jej przyznania, czyli przyznania tej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, ale ten współwłaściciel jest zobligowany do spłaty na rzecz drugiego współwłaściciela, albo też musi przyjąć ten sposób zniesienia współwłasności rzeczy przez na drodze sprzedaży, tak? Jeżeli na przykład mamy podział, gdzie wyrównuje się udziały z płatą do płatą, to jest on uregulowany w artykule 212 kodeksu cywilnego i w tym artykule jest napisane, że jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, to wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. A jeżeli na przykład jest dzielony grunt, to sąd ma prawo obciążyć poszczególne części potrzebnymi, niezbędnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, której podzielić nie można, no bo została akurat przyznana adekwatnie, odpowiednio do okoliczności jednemu z tych współwłaścicieli z oczywistym obowiązkiem spłaty pozostałych, albo została też sprzedana odpowiednio i stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. No, to tak właśnie wygląda ten podział. Jeżeli na przykład sąd ustalił dopłaty lub spłaty, to też sąd oznaczy i wyznaczy taki termin, sposób spłaty, tak? Uiszczenia tych opłat i także odsetek. A jeżeli zaistnieje też taka potrzeba, zaistnieje taka konieczność, to również sposób zabezpieczenia spłat i odsetek. I jeżeli na przykład rozłoży się dopłaty, spłaty na te raty, to termin uiszczenia nie może całościowo przekraczać lat 10. I mamy wypadki zasługujące na szczególne uwzględnienie i wtedy sąd na wniosek dłużnika ma możliwość odroczenia terminu zapłaty wymagalnych rat. Przepis, który właśnie podałem przed chwilą, jest regulacją kwestii, która wiąże się ze zniesieniem współwłasności w trybie sądowym. I na przykład rekompensacie takiej utraty prawa własności, to służy tutaj takie ustalenie dopłat lub spłat w związku ze zniesieniem współwłasności. A jeżeli istnieje obowiązek dopłaty, spłaty, to jest to zabezpieczenie współwłaściciela, który w efekcie podziału dostaje taką majątkową część o wartości mniejszej niż wartość jego udziału i też przez bezpodstawną utratą tak zwanej wartości ekonomicznej, która jest równa cząstce przysługującego jemu prawa własności. Wysokość też podlega ustaleniu według cen rynkowych. I jeżeli mówimy o podziale rzeczy wspólnej, to musi on, a powinien właściwie nastąpić adekwatnie, odpowiednio do wielkości udziałów, a te części wydzielone rzeczy właściwie powinny wartością odpowiadać wielkości udziałów przysługujących poszczególnym współwłaścicielom. Współwłasność więc, tak jak już mówiliśmy, jak nazwa wskazuje, może przysługiwać kilku osobom, nie jednej. Proste skojarzenie. Współwłasność. Własność wspólna. I tutaj
Nie istnieją ograniczenia odnośnie liczby współwłaścicieli, ale musimy też wiedzieć i pamiętać, że współwłasność zawsze odnosi się do jednej, tylko jednej rzeczy. Jakakolwiek ta rzecz jest, tylko jednej. Dziękuję Państwu za uwagę. Już niebawem kolejne nagrania. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa, pedagog.